Michał Adamczyk, witam Państwa i zapraszam na wiadomości. Kolejne umowy na najnowszy sprzęt dla polskiej armii podpisane. Kilkadziesiąt miliardów złotych, proszę Państwa, na w sumie prawie 400 wyrzutni. Komisja Europejska żąda kar finansowych dla Polski. To ma być kara za obronę polskiej suwerenności. Kara, o którą w Brukseli od dawna zabiegali niektórzy politycy polskiej opozycji. Teraz do tego celu polska opozycja chce wykorzystać unijny Trybunał Sprawiedliwości. Dzisiejsza decyzja jest kolejnym przejawem agresji wobec Polski, próbą ograniczenia naszej suwerenności. Symbolem obrony narodowej tożsamości jest odbudowa Pałacu Saskiego. Rośnie produkcja przemysłowa, eksport i pensje Polaków. W Wawelskiej katedrze pożegnano księdza prałata Zdzisława Sochackiego. Czy to wczesnym rankiem, czy już późnym wieczorem, to nie odmawiał. Nigdy nie odmawiał. Bojownicy ISIS w drodze do Szwecji. Wśród migrantów szturmujących granice Europy są kolejni terroryści. Gościem wiadomości jest dzisiaj Jacek Sasin. Dobry wieczór. Dzisiaj opozycja to pożyteczni idioci. Coś wspaniałego.